Witam serdecznie z Janikowa, jednego z najmłodszych miast Polski. Kilka tygodni temu właśnie Janikowo obchodziło 50. rocznicę nadania praw miejskich. Dzisiaj zapraszam na rejs statkiem Janek po przepięknym jeziorze Pokowskim, a w podróż zabierze nas kapitan Jacek Strużyński. Gmina Janikowo serdecznie zaprasza na rejsy statkiem wycieczkowym Janek. Statek ten został zakupiony przez gminę w 2006 roku i po koniecznej przebudowie, którą zajęła się firma janikowska Rembis, jednostka uzyskała certyfikaty i klasę, dzięki której może poruszać się po naszych wodach terytorialnych. Statek ma dwóch członków załogi, to kapitan i mechanik. Przyjmuje przy przystani żeglarskiej Kormoran w Janikowie. Odbywa regularne rejsy od środy do piątku o godzinie 16 i 18. I oprócz tych regularnych rejsów można statek sobie wynająć. Są rejsy grupowe, wycieczki. Także wszelkie atrakcje na statku są przypisane. W soboty i w niedzielę statek kursuje od godziny 14, 16, 18 i ewentualnie godzina 20 też chodzi w rachunku. Jeżeli chodzi o nasze jezioro, ma ono łączną długość 14 km, szerokość 2 km, maksymalna głębokość jest około 20 metrów. Na dnie jeziora Pokowskiego zalegają szczątki bombowca Su-102, który rozbił się w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie działań wojennych. Pasażerowie mają do dyspozycji pokład widokowy i kawiarnię na dole, która oferuje napoje i coś słodkiego do przekąszenia. Także można skorzystać sobie z grilla, który można wstawić na statku i ewentualnie sobie swój produkt upiec. Nasze jezioro obfituje, jeżeli chodzi o rybę. No, na pewno biała ryba, leszczyk, płoć, no i żerująca, okoń, sanda czy szczupak. No jest paru pasjonatów wędkarstwa, którzy po prostu idą na rekord i szukają właśnie tych dużych sztuk i je znajdują w naszym jeziorze. To jest jezioro rynnowe, polodowcowe, no i takie fajne miejsce właśnie dla tego rodzaju ryby. Mamy bardzo czystą wodę. Ona znajduje się tutaj i raki. Także naprawdę jest czysta woda. I sanepid, mamy kontrolę i tak dalej. Jest kąpielisko wodne. Jest dopuszczony akwen, także bez problemu można zażyć kąpieli wodne i powędrować. Od strony jeziora można sobie zobaczyć wieżę zabytkowego pałacu w Jankowie Dolnym. On w tej chwili jest restaurowany. I w planie jest tutaj zrobienie jakiejś bazy też turystyczno-hotelowej.
podpływamy teraz do kolejki linowej, transportowej, która wozi kamień wapienny do produkcji sody. Służy ten kamień dla potrzeb zakładów sodowych w Janikowie. Kamień ten jest wydobywany koło Piechcina w Wapiennie w odkrywkowej kopalni kamienia wapiennego. Kolejka jest wyjątkowa, bo ona krótko po wojnie została wybudowana i przy współpracy byłego Związku Radzieckiego, no i działa to do dzisiaj. Także jest niezawodna. Jeden taki wózek zabiera około 2 ton surowca. Nasze jezioro jest otwarte na turystykę wodną, bo nie ma tutaj pasma ciszy. Można używać silników na łodziach, skuterami można sobie poszaleć. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, a także od strony tamy przepakości jest przeprawa slipowa dla łodzi turystycznych przy pomocy żeglarzy z klubu Kormoran, którzy udostępniają tutaj wózek i przenośnie. Można się śmiało przeslipować z jednego na drugą stronę naszego jeziora. Jeżeli chodzi o stronę, od strony Pakości, to już jest wyjście, można powiedzieć, w pełni na świat, bo stamtąd można dopłynąć i do Gopła, z Gopła na Wartę, oprócz tego no, w drugą stronę do kanału Bydgoskiego, wtedy Bydgoszcz, Wisła, lub w drugą stronę można dopłynąć nawet do Odry, a z Odry to już Europa Zachodnia. Znajdujemy się przy terenie miejscowości Jankowo. No, jest to bardzo ciekawy teren dla turystyki lądowej. No, z tego miejsca można sobie połowić rybki, podpoczywać w bardzo przyjemnej, miłej atmosferze z przyrodą związanej. No i cisza, spokój i ryba tu się znajduje. Także uważam, że jest bardzo fajne miejsce wypoczynkowe. Możemy sobie zaobserwować tutaj biesiadujących i odpoczywających wędkarzy nad naszym jeziorkiem tutaj właśnie w terenach Jankowa. No jest to bardzo fajny, ciekawy teren. Nasza podróż dobiega końca, właśnie dobijamy do portu. No tak od serca to serdecznie zapraszam na rejsy naszym statkiem, abyście mogli Państwo podziwiać przyrodę naszego tutaj regionu, okręgu, no i poznać walory naszego miasta Janikowa. Zapraszam. Cudownie Was gościć było na naszym pokładzie i zapraszam na rejsy takie już w pełni zorganizowane. Możecie się skumulować i z całą ferajną do nas wrócić. Dziękuję serdecznie, a zatem do zobaczenia. Do zobaczenia.